Coś panu podać? Tak. Tylko, że ja przyszedłem po te inne towary. Wie pani. Rozumiem. Chwileczkę. Jak pan chce to zrobić? No nie wiem. Przeglądam pani oferty, ale ma pani bardzo duży wybór. Niech pan się nie martwi. Zaraz coś znajdziemy. Dziękuję. Z natury jestem niezdecydowanym człowiekiem. Przepraszam za kłopot. Mówię pani. A może... Ten sznur! Niech pan przymierzy. Jak wyglądam? Całkiem nieźle. Ale nie ma to żadnego znaczenia, prawda? Bo w fakcie nie będzie pan wyglądał jak George Clooney. Taki żarcik. Mówiono mi, że lubi pani żartować z klientami. No, to prawda. Taka niewinna, drobna rozrywka. Podoba się panu? Sznur jest solidny. Ale jakoś nie widzę siebie w roli wisielca. To zbyt pospolity sposób. Zawsze byłem zwykłym, szarym człowiekiem. Potrzebuję czegoś specjalnego. W takim razie mam sporą kolekcję jadowitych węży. Co pan na to? A po jakim czasie się umiera? No, w niektórych przypadkach śmierć trwa długo i w męczarniach. Aha. Ale zwykle po paru minutach jest już po wszystkim. Rozumiem, ale niestety będę musiał spasować. Dlaczego? W naszym kraju taka śmierć na pewno nie jest pospolita. Wiem, zależy mi na tym, żeby... No, chyba szybko umrzeć. W takim razie, może pan zamówić wypadek lub atak psychopaty uzbrojonego piłą mechaniczną. Szybka, wygodna i filmowa śmierć. Sam raz dla takich niezdecydowanych osób jak pan. Zbyt makabryczne. Zależy mi, aby ciało pozostało w jednym kawałku. Dlaczego? Zmieniłem religię i zamówiłem kapłana, który odprawi mszę po moim zgonie. Nie widzę żadnego problemu. Widzi pani, rytuał może odbyć się tylko w przypadku nienaruszonego ciała. Aha. Bardzo zależy panu na tym rytuale? Obawiam się, że tak. To moja jedyna szansa na uratowanie duszy. Przecież samobójcy nie mają najlepszego żywota w zaświatach, prawda? Tak, to prawda. Dlatego musiałem zmienić religię na taką, która sprzyja samobójcom. Rozumiem. No to może... To. Nie. Jestem pacyfistą. Okej. Ciężki klient mi się dzisiaj trafił. Przepraszam za kłopot. Chyba znalazłam rozwiązanie. Naprawdę? Tak. Powinien pan podciąć sobie żyły. Dlaczego? No, przyznaję. Nie jest to oryginalny pomysł, ale z pewnością pasuje do pańskiej osobowości i przekonań religijnych. Zgadza się? Tak, ale... Co tym razem? Podcinanie żył boli. Oczywiście, ale to tylko na początku. A nie dałoby się jakoś tak... bez bólu? Okej. W takim bądź razie sugeruję śmierć przez przedawkowanie tabletek nasennych. Tylko, że ja nie lubię tabletek. Okej. W ramach promocji mogę panu dorzucić mocny środek przeciwbólowy. Może być? Podoba mi się ten pomysł. No i bardzo dobrze. Proszę wpisać dzisiejszą datę i podpisać się. Wszystko pasuje. Ile płacę? 10 zł 98 groszy. Przepraszam, to już nieaktualne. Poproszę czekoladki i wino. Ale... Nie musi pani rozumieć.
sam. Nie trzeba.